To tata. Tata wrócił. Ty żyjesz. Tak, to twój ojciec. Tato. Tato, dawno nie mówiłem tego słowa. Zostaw go, jest bardzo zmęczony. Pobili mnie. I ledwie żyję, ale też się cieszę, że cię widzę. Dlaczego mówisz to takim tonem? Cieszę się, że cię widzę, ale... Dziwi mnie ta powściągliwość. Nie widział pan syna przez 5 lat. Proszę cię, nie widzisz, w jakim jest stanie? Pan z rodziny? Że też świętej pamięci Fernando Leira musiał się pojawić. Świętej pamięci cudem uratowany Fernando Leira, że też musiał wrócić. Szykowałyśmy się otrzymać wiadomość o jego śmierci, a on niespodziewanie się pojawia. Do tego ta wiedźma Elvira ze swoim „a nie mówiłam? Mój syn żyje”. Nie powinnaś tak mówić. Wystarczającym powodem do radości powinno być, że człowiek przez 5 lat przetrzymywany w niewoli, a może i torturowany, w końcu do nas wrócił. Nie można żyć w izolacji. Człowiek powinien mieć własne zdanie. Przejawiać inicjatywę. Pani przez cały czas powtarza: mój mąż to, mój mąż tamto. Wierzę w ciebie. Wierzę. Wiem, że robimy dobrze. Wiem, że się dla nas poświęcasz. To Diego Valdés, nie pamiętasz? Piłkarz. Teraz mieszka w Milagros. Nie smuć się, kochanie. To nie twoja wina, że tata jest w takim stanie. Stracił pamięć, dlatego czasem dziwnie się zachowuje. Bardzo mi miło. Przepraszam, że pana nie poznałem. Nic się nie stało. Najważniejsze, że wróciłeś. Z czasem wrócisz do sił. Znowu będziemy rodziną. Tak, kochanie. Przepraszam. Dziękuję, że pan przyszedł. Trochę się zdziwiłem, że chciał mnie zobaczyć ktoś, kto nie jest z rodziny. Ucieszyłem się, że pan wrócił. Przez te 5 lat syn bardzo za panem tęsknił. Porządny facet. To prawda. Bardzo nam pomógł. Oczywiście on to nie ty. Wciąż mam piłkę, którą podarowałeś mi tamtego dnia. Piłkę? Jaką piłkę? Nie przejmuj się. Tata z czasem wszystko sobie przypomni. Głowa do góry. Pomożemy mu. Pomożemy mu z tego wyjść? Oczywiście. Będziemy go wspierać. Byłaś dobrą matką i dobrą żoną. To wielki wyczyn.
Wielki wyczyn stać się tym, kim byłeś bez wsparcia rodziców, których nie miałeś. Tyle w życiu wycierpiałeś. Zawsze byłaś moją powierniczką. Powiedz, co mam robić? Jak mam dotrzymać tajemnicy? Jak zareagować, gdy znów go zobaczę? Tak mi przykro. Musisz czuć się podle. Diego, ¿cómo estás? Co u ciebie? Co tu robisz? Nie masz tu czego szukać. Wiem, ale chcę zobaczyć, co tak naprawdę tracę. Nic, Lucia nadal cię kocha. To nie najlepszy moment na takie rozmowy. Mercedes ma rację, to nie czas ani miejsce. Nie mogą zachować się inaczej. Chłopiec i jego matka nareszcie są osobą, której tak im brakowało. Co z wami? Każdy głupi wie, że Lucia nie kocha Fernanda. Opanuj się. Jesteście ślepi? Nie widzicie, jak wielkie uczucie łączy Diego i Lucię? Co w ciebie wstąpiło? Nie podoba mi się ta cała historia z powrotem Fernanda. Facet znika na 5 lat i odnajduje się dokładnie w momencie, kiedy Lucia zaczyna od nowa układać sobie życie. Wam nie wydaje się to dziwne? Okropnie się czuję. Wyobrażam sobie, jak ciężko było wam beze mnie. Teraz wracam do was i w dalszym ciągu nie będę mógł wam pomagać. Z czasem odzyskasz pamięć. Mama i ja pomożemy ci. Oczywiście. Dziękuję. Nie zasługuję na tak wspaniałą rodzinę. Nie mów tak. Powtarzaj sobie, że masz żonę i syna, którzy będą cię wspierać. Una esposa i una familia que te va a apoyar. ¿Sabes? Mama była bardzo dzielna przez cały ten czas, kiedy cię nie było. Co ty mówisz? Kiedy straciliśmy dom, bo pieniądze za niego poszły na pokup, mama otworzyła mały bar na bazarze, gdzie pracują dziadkowie. Potem przeprowadziliśmy się do twojego rodzinnego miasta, do Milagros. Ten Diego też się tu urodził? Diego? Tak. Wychował się w sierocińcu. Wiesz, czego najbardziej się bałem? Że cię już nigdy nie zobaczę. Ale wróciłem. Obiecuję, że kiedy dojdę do siebie i wszystko sobie przypomnę, znowu będziemy rodziną. To może wyglądać dziwnie, ale dla mnie to nie nowość. Zawsze, gdy zaczynam układać sobie życie, coś się dzieje i muszę zaczynać od początku. Nie myśl źle o swoim życiu. To zupełnie niepotrzebne. Przeszłość to przeszłość. Nie warto o niej myśleć. Trudno jest zapomnieć o pięknych chwilach. Przykro mi patrzeć, jak przestaje istnieć tak wspaniałe uczucie. Żaden z was nie odważy się go bronić?
Lady. Cześć. Dziękuję. To od tego chłopca z Milagros, Adriana. Słodkie. Odwiedził mnie i przyniósł kwiaty. Pewnie chciał poczekać. Nie mógł, spieszył się. Dokąd? Przyszła po niego jakaś kobieta. Kobieta? Powiedziała, że odnalazł się jego ojciec i jest w szpitalu, w centrum. Nie do wiary. Porwali go 5 lat temu. Muszę porozmawiać z Adrianem. Jedziemy. Jedziemy do szpitala. Dobrze, a panienka Beatriz? Poszukam jej. Chodźmy stąd. Wiem, że powinienem, ale nie potrafię. Lucia tu jest. Lucia naprawdę nie ma innej możliwości. Musi zostać z Fernandem. Nic nie poradzisz. Rozumiem, ale coś mi mówi, że jeśli pójdę, zachowam się niewłaściwie. Bardzo słusznie. Naprawdę tak trudno wam rozpoznać prawdziwą miłość? Nie widzieliście ich razem? Nie ma większego uczucia. Oszalałaś. Mówisz o miłości, kiedy tam, za ścianą, mój syn usiłuje poskładać swoje życie i odzyskać pamięć. Przepraszam, nie zauważyłam, że pani przyszła. Łatwo ci krytykować mojego syna, kiedy nie ma nikogo, kto by go bronił. Dosyć tego. Teraz wrócił, by odzyskać swoje miejsce w rodzinie. Skąd ta pewność siebie? Ostatnimi czasy tylko pani wierzyła, że on wróci. Czyżby wiedziała pani, gdzie jest? Chyba nie wiesz, co mówisz. Chodźmy stąd. To milczenie jest bardziej wymowne niż słowa. Pani Elvira coś przed nami ukrywa. Szukasz pretekstu, który pozwoliłby Lucy odejść od Fernanda. Wyglądałeś mi na szaleńca, a teraz tylko to potwierdzasz. Co tu robisz? Pielęgniarka kazała ci siedzieć w pokoju, dopóki nie uspokoi ci się ciśnienie. Dobrze, że cię tu nie było. Gdybyś usłyszał, co wygaduje ten człowiek, też skoczyłoby ci ciśnienie. Co takiego powiedziałeś? Nic, wygląda na to, że nigdy nie trafiam z moimi teoriami. Tchórz. Bardzo pana szanuję, ale dziwne mi się wydaje, że pański syn wrócił akurat teraz. Tylko pani Elvira wierzyła, że to jeszcze możliwe. Być może nikt go nie porwał. Długo będzie odzyskiwał pamięć? Lekarz powiedział, że nie. Trudno to dokładnie określić. Co zaszło między tobą i Diegiem? Nic. Nie masz się czym martwić. Bo nic nie zaszło. Jedyne, o czym powinieneś teraz myśleć, to twój ojciec. Spełniło się twoje marzenie. Czekałeś na to 5 lat. Marzenie, które się urzeczywistniło. Nie zauważył pan, że pani Elvira zrobiła się ostatnio bardzo nerwowa? Jakby się czegoś spodziewała. Dlaczego Fernando odnalazł się akurat teraz? Wystarczy. To tylko potwierdza moje obawy. Byłbyś szczęśliwy, gdyby mój syn nie żył. Jak śmiesz mówić coś podobnego w takiej chwili? Przepraszam, co ja tu w ogóle robię? Musisz czuć się bardzo zbolały. Zachowujesz się jak wisielec, który rzuca się w konwulsjach.
Nie rozumiesz, że sprawiasz ból ludziom, którzy i tak wiele wycierpieli? Jeśli to, co mówisz, okazałoby się prawdą, mój mąż cierpiałby tak samo jak ja. Jak może pan w ogóle wygadywać takie rzeczy? Przepraszam was. Przepraszam. W imieniu Diego. Może trudno to zrozumieć, ale znalazł się w trudnej sytuacji. Znamy się od lat i jestem ci wdzięczny za te deklaracje, ale w tej chwili bardziej niż słowa liczą się decyzje. O jakich decyzjach pan mówi? Kurwa. Proszę.